O ile magia Liv by działała na nią? Bo magia Liv jest chyba inna niż nasza. I musiałbyś... Ty... Technicznie magia Flaviusa też jest inna niż twoja. Znaczy, moja jest jakby fragmentem jego magii, nie? Nie? Tak naprawdę to nie. Aha. Myślałam, że to on, jest jeden, on jest jednym z tych rzadkich utalentowanych indywiduów, które mają bezpośredni dostęp do źródła bez pomocy smoka. No, ale smok robi ze źródła, a ja biorę ze smoka, czyli można powiedzieć, że pośrednio... Nie, no tak naprawdę to jest wszystko jedna i ta sama magia, tylko że z różnymi aspektami elementarnymi. A twoje duchy pozwalają ci na leczenie? Gdzie mam mój kapowniczek z duchami? Wydaje mi się, że jeden był z leczeniem, ale go jeszcze Flavius nie poznał. No. Się o to pytam, bo kojarzę, że kiedyś coś tam, ale... Bo robienie to przez pośredników może być cięższe? No tak, oczywiście nie chcemy zrobić jej krzywdy, więc będziemy musieli się... To są po prostu pomysły na przyszłość. Kto wie, może uda nam jak się... Jak najbardziej trafne. Może uda nam się znaleźć drugą, podobną placówkę z tymi pojemnikami leczącymi. Przez chwilę patrzę się w przestrzeń. Znaczy, chcę być do dobrej myśli. W sumie, jeśli ona jest smokiem w postaci człowieka, to nie wiem, czy to by zadziałało na nią dokładnie tak samo jak na człowieka, jeśli to było zaprogramowane, tak, na leczenie ludzi. No tak, jest, tak wiem, jest zbyt wiele niewiadomych. Ciekawe, czy skoro ona mogłaby mieć kilka tysięcy lat, to wszczepiłoby jej wiedzę na poziomie istoty kilkutysięcznoletniej? Może? Ciężko stwierdzić. Znaczy, jako gracz się trochę jaram potencjalnym backlashem, jak ona się zorientuje, co wykorzystaliśmy, żeby mu leczyć, jeżeli to by ten kryształ zadziałał. Ja mam świetne pytanie jeszcze do Adel a propos właśnie kilkutysięcznych istot, tysiącletnich. Czy w Imperium żyją... w sensie, co się dzieje po połączeniu smoka z śmiertelnikiem? Jakie moce zyskują? Czy są nieśmiertelni, tak jak ta kapłanka, której nie lubię? Klaudia. Tak, pamiętam, tylko nie chcę mówić jej imienia. Okej, okay, to Adel się przez chwilę zastanawia i... szczegółowe informacje na temat związku dusz są nielegalne w Imperium, aby nie kusić obywateli? Ale informacje są nielegalne, czy sam proces był nielegalny? Magowie byli karani? A ci, którzy związali się ze smokiem, tak, byli uznawani za wrogów Imperium na tym samym poziomie, co same smoki? Smoki były wrogami Imperium, to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. Dlaczego? Postanowiły zagrożenie dla samego istnienia Imperium? Ich naturą jest destrukcja? Niszczenie wszystkiego, co istnieje? Co jeszcze możesz powiedzieć o smokach, naprawdę? A nie są twórcze ani... Czy nie są jak ludzie? Ona się przestanawia. Z tego, co powiedziała mi maszyna,
Nie, wszystkie smoki są złe i chcą tylko zniszczenia. To brzmi bardzo stronniczo. Wow! No, tak jakby dostała wiedzę ze strony, która walczyła ze smokami. Dostała wiedzę od nazistowskich Niemiec na temat Żydów. Nie lubili się. A było jakieś wydarzenie w historii, które zapoczątkowało tą nienawiść? Wojna z zielonymi smokami? Zaczęło się od walki. Smoki występują w wielu różnych kolorach, o różnej sile. A imperium w czasie swoich podbojów i rozszerzania wpływów natknęło się na nację, która była blisko związana z zielonymi smokami, z wieloma związanymi. Doszło do wojny. Smoki tam pokazały, jak bardzo są niebezpieczne, a wiele udało się pokonać, ale wtedy reszta smoczego rodzaju wypowiedziała wojnę Imperium? To Imperium to takie dupki były. Tak szkoda, że im charaktery nie mogę powiązać zielone smoki Tiamat. O, to mi się ładnie wpasowało w sen, który Flavius miał. Ja bym jeszcze chciała podrążyć temat różnych smoków i różnych ich siły, tak? Tak to określiła, że power level. Tak, tak. Czyli każdy smok robi coś innego, tak? Zielone smoki... Co robią? I co robią białe smoki? Białe smoki symbolizują zniszczenie poprzez stagnację, poprzez zamrożenie, hibernację, poprzez wstrzymanie jakiegokolwiek ruchu. Zielone symbolizują zniszczenie poprzez rozkład, poprzez trucizny, poprzez rozpadnięcie się na każdego życia na części składowe. A czarne? Czarne symbolizują zniszczenie przez płomień, przez szalejące pożary, poprzez wybuchające wulkany. Ej, Flavius, to ciekawe, jakbyśmy dali tej... Musimy ją jakoś nazwać. Śnieżynce. Miecz Tiery. Nie wiem, czy Tiera byłaby bardzo chętna temu pomysłowi. Ciekawe, jest nieprzytomna! No nie, no na pewno nie bez jej zgody, ale w sensie potrzymać, nie że dać na zawsze, też... nie? Trochę zgaduję, ale trochę obawiam się reakcji smoka w mieczu. Myślisz, że nie lubi innych smoków? Może być wściekły, że zobaczy, co się stało z innym smokiem. Może byłby w stanie jej pomóc. Nie? Jeśli ona jest zamrożona, a on mógłby ją... Płomieniem? Jest jakaś opcja, ale... Znaczy to może nie na statku, jeśli by na przykład wszystko miało wybuchnąć, to fajnie było, żebyśmy nie spłonęli gdzieś w przestworzach. Tak, to jest jedna z tych rzeczy, które mówię, że to są nadal pomysły na przyszłość. Ja to wszystko notuję.
Dobra, znaczy generalnie myślę, że Wiana by jeszcze prowadziła to przesłuchanie przez parę godzin, ale nie chcę zabierać czasu antenowego. Tak, ogólnie rzecz biorąc jeszcze dorzucę, że szczególnie dużo wiedzy z jakiegoś powodu zostało nagrane właśnie, wgrane na temat mechaniki, podstaw obsługi urządzeń i naprawiania. Bez takiej zaawansowanej wiedzy, budowanie nowej broni i tak dalej. Czyli Adel potrafi naprawić wasz... Znaczy, tak zupełnie na marginesie, to ona gdzieś po drodze może stwierdzić, że ten silnik nawet nie jest alagański, ale używa bardzo podobnych zasad, jeżeli chodzi o wykorzystywanie eterycznych wiatrów do tworzenia pola nieważkości. Co ona wie na temat eterycznych wiatrów? Że są ciałem, znaczy, są efektem istnienia Garudy w świecie? To ten twój duch, Flavius, nie? Tak. Który to jest? Od czego? Od powietrza? Od wiatru. Czyli to on przez cały czas tworzy... Garuda odpowiada za to, że wieją poza zwykłymi wichrami, także wichry eteryczne, wichry przepełnione magią, która pozwala istotom latać. Podobnie w ciele Tytana, znaczy ciało Tytana przecinają linie zwane czasem ley lines, przez które także płynie magia. Magia stabilizująca świat i kształtująca i utrzymująca jego kształt zmieniony. Okej. Okay. To dzielę się tym, co słyszysz, tak powiem. Tak. Lewiatan tworzy prądy morskie, które roznoszą życie poprzez oceany. Flavius, czy Garuda może ci powiedzieć, czy istnieją gdzieś jakieś ludy latających ludzi? W sensie ludzi, którzy nauczyli się podpinać pod jego wiatry eteryczne, tak jak gryfy? Jej, Garuda się identyfikuje jako kobieta. Mogę tak. się z jej nieważne. Zapytać, ale nie wydaje. Nie nastawiałbym się, że no więc no, tak zadaję to pytanie. Podejrzewam, że nie wie, ale I'm gonna do my diligence. Jak się zastanowię. W sumie nie planowałem tego, ale tak Garuda może kojarzyć, że gdzieś w wyspach jest taki ród, który są śmiertelnicy, którzy nauczyli się wyczuwać eteryczne wiatry i wykorzystywać je do latania, tak jak wiele zwierząt to robi. Aha, czyli ktoś istnieje? No i tak powiem, tłumaczę odpowiedź na nasz język. Ale od razu tak czyli to rękę, jest opcja! Ale tak unoszę tylko rękę, tylko się nie rozpraszajmy. Myślałem, że powiesz nie rozpleczkajmy. Nie rozpraszajmy, no i... I to dlatego jest taki... To był duży problem na tamtej martwej wyspie, że właśnie moich duchów nie było czuć. Dlatego tych wszystkich elementów tam nie było. To się jakby jest wysysa. No ale to jest też jeszcze inne z innych rzeczy, których... Musimy pojarzyć. No,
Ode mnie tylko naprawdę ostatnie pytanie. Czy po prostu jakbyśmy znaleźli jakieś materiały, zasoby, surowce, to Adel byłaby w stanie takiej dyktownie stwierdzić, że okej, to nam się może przydać, na przykład te narzędzia mogą nam się przydać, żebym sprawiał, żeby statek był trochę bardziej, działał trochę bardziej optymalnie? Tak jak powiedziałem, to nie jest konkretnie technologia, tak jak ona wam powiedziała, to nie jest dokładnie technologia alagańska, więc nawet jeżeli byście znaleźli części alagańskie, to byłoby ciężko je podmienić. Ale może utrzymywać silnik w dużo lepszym stanie niż przeciętny mechanik. Znaczy, dużo lepiej niż jakikolwiek mechanik żyjący współcześnie, może poza Seedem. Okej, spoko. Myślę, że znalazła sobie zawód na całe życie. Dobrze płatny. No nie? Nie mam powodu ani chęci przedłużać naszego... Przepraszam, muszę na chwilę zdjąć słuchawki i tak dalej, żeby go ponosić. Przepraszam. Dobrze. Z Adel. Możemy założyć, że my prowadziliśmy to przesłuchanie, ale jak kiedyś na przykład wyjdzie potrzeba, to jakby zrobimy flashback do tego. Tak, możemy. A czy jeszcze Widal albo Liv coś chcieli zapytać? Nie. Że Liv prawdopodobnie nawet jest w innym miejscu, bo co to obchodzi? Znaczy, więc ja bym sugerował coś takiego, jak pisałem na czacie, że po prostu wziąłem niech i łazimy po statku. Lepiej, żeby go ogarnąć i ten, ja tu patrzę, wiesz, co tu działa, jak jest, wiesz, tam wszystkie pomieszczenia, tego staram się poznać na pamięć. Plus jeszcze głośno myślę z Liv, co tu trzeba na statku tak ogarniać, wiesz, a to trzeba sprzątać, a tu ogarniać. A tu pilnować, żeby liniowanie było w porządku. Takie różne, cała masa rzeczy, które mi się przypominają i które tak na głos wypowiadam, żeby to zapamiętać i w sumie rozplanować, jak to podzielić między nas. Żeby każdy się każdą rzeczą mógł zająć. Żeby nie było tak, że jak kogoś nie będzie, to z ostatkiem będzie problem. Aha. To znaczy, Liv, z niejaką radością możesz odkryć, że w zasadzie większość rzeczy na statku kiedyś była mniej lub bardziej żywa, w związku z tym, jak się bardzo skupisz, to możesz na przykład zmusić linę, żeby się sama zawiązała we właściwy kształt. Ja powiem, właśnie chciałem to deklarować, że stała się ożywiać różne rzeczy, jak się nosiła, plus najpewniej też będzie się opiekować w wolnej chwili Pierą. Ją leczyć. Mhm. Tutaj daci w tej chwili nie ma, więc słuchaj, już dracia jest chyba. Tak z ciekawości, po prostu jak ten, możemy ster zablokować i sobie statek leci w konkretnym kierunku, nie musi być przy nim ktoś cały czas, nie? No, chociażby poprzez wciśnięcie kawałka dechy pod ster, to tak. Okej. Okej, to co do Tiery może. Myślę, że ty po kilkunastu godzinach snu się budzisz, a widząc Liv nad sobą. Co widząc? Liv. A! Co ty robisz? Opatruję się wszędzie, czy wszystko, czy czegoś mnie zabrała. Liv, czy brałaś? Nie ruszaj się. Staram się. Bardzo, bardzo, bardzo słabo. Tadek, nie do końca słuchać, co mówisz. Halo? Teraz chyba będzie lepiej. Halo, brawo. A jeżeli in character wpada hasło, że... Czy Liv mi coś zabrała? Pytanie do Liv. No, to tak to było in character. Okej, to mi daje odpowiedź. To co? Nie ma przy sobie nic ciekawego. Czyli przejrzałeś wszystkie moje rzeczy. Tak patrzę na miecz. Tutaj... Oczywiście, same... Strasznie nudne przedmioty masz. Co do ciebie jest ciekawe? E,
Gdzieś tak się zastanawia. Jedzenie? Zwłaszcza nowe? Jedzenie nosi przy sobie cały czas. Żeby nie zabrakło? Myślę, że sałatka się tak jest muskawem. Co? Przepraszam, bo nie zrozumiałem. No mówię, że sałatka ziemniaczana w kieszeniach jest muskewem. Tycha tak się lekko tak giba. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, Tiera, widzisz, że twój miecz jest tam, gdzie go zostawiłaś, to znaczy oparty o ścianę. No myślę, co... Chociaż nie za nic w jakiś kawałek żelaza, nie wiem, żeby to było... A fe... Tutaj... tym niemniej, dalej do Tiery. Staje się nie wysilać. Postaram się coś z tym zrobić. I skupiam się na lanach Tiery. Jest. Okej. Dziękuję. No dobra, ogólnie rzecz biorąc, rany Tiery już nie wyglądają tak źle, jak wyglądały wcześniej, zwłaszcza, że gdzieś po drodze też była już opatrywana. Dość profesjonalnie. To przez Wojownika Światła? Nie, zaraz, on był taki bardzo... Tak, przez Warrior of Lighta. Trzeba przyspieszyć... jej legendkę. I w sumie niech będzie chciała skontrować ten. Wyleczyć się tak, by nawet śladu nie zostało. To będzie raczej niemożliwe. To znaczy, Tiera jest bardzo odporna i jej ciało w sumie doskonale radzi sobie z tymi ranami. Ale blizny na pewno zostaną. Nie. Okej. Wutać na coś, czy tak dekladujesz? Zastanawiam się. Nie, myślę, że to będzie fabularne usunięcie tych konsekwencji po prostu. Kilka sesji z Leaf powinno wystarczyć, żeby Tierę przywrócić do pełnej sprawności. No tak deklaruję właśnie usuwanie blizny, bo z punktu widzenia Leaf blizna jest funkcjonalną tkanką, nie? Aha. I Leaf podejrzewam, że to w jakiś sposób wyczuwa i łeb. To jest problem, nie? Mhm. Kot, masz mi przynieść smoczka? Ja ogólnie dziękuję, ale dalej jest taka podejrzliwa. No dobra. Dobra. To nie wiem, czy ktoś jeszcze chce jakąś scenę, zanim dotrzecie do wyspy, gdzieś mieliście spotkać z Bernardem i Mary? Ja bym nie chciał lecieć bezpośrednio na wyspę i się chwalić, kurde, statkiem aż tak, jeszcze okay. W tym momencie. No na tej samej wyspie, gdzie nas widzieli, więc po prostu bym zasugerował, żeby ktoś inny poleciał przodem i spróbował zgarnąć. Podobnie, nie? Tak. Mamy tylko bossy, mamy twego węża, mamy mego gryfa. A to jest może ja polecę opcji na wężu, mnie nikt wcześniej nie widział na wężu, więc to jest takie raczej... Mogę się jakoś ubrać charakterystycznie bardzo, żeby wyglądać, wiecie, jak jakiś klaun na malowanym koniu, a nie jak Diana. Koń na białym rycerzu. No dokładnie. Hmm.
Na razie nie chcę ten, nie chcę opuszczać statku, tylko ten, żeby nie spać. A tak to ten, nie wiem. Spoko, ja sobie sama poradzę. A Bernard okay. I Melisandra mieli swoje zwierzę do latania, tak? No, tak. Smoka, no podejrzewam, nie? Że w ładowni będzie trochę... Zapomniałem. Podejrzewam, że w ładowni będzie trochę... Ładowni to na przykład ten Fafik? Fafik. A, tak. Nie, z ładowni. No właśnie, Fafik zwykle bardzo się denerwował, jak go próbowaliście ściągnąć do ładowni, w związku z tym nie, jest... Nie, nie próbowałam nawet. Od razu okay. Mówiłam, że on siedzi na górze razem ze mną. Aha. I pewnie też śpi ze mną w kajucie, bo się... Nie, nie śpi z tobą, nie śpi z tobą w kajucie. Większość czasu to, co najchętniej robi, to leci gdzieś obok statku, prawdopodobnie przywiązany na wystarczająco długie linie, żeby dać mu swobodę. No, ja mam taką sugestię. I on ogólnie rzecz biorąc tak mało czasu, jak ma poświęcać dotykając ziemi, to jest najczęściej przy jak w ogóle nie musi. Czyli on śpi lecąc, nie? Tak. Spoko. Ziemia za plepsu. Dokładnie. Dobra, bo biorąc pod uwagę, że i te czekobosy i ten, to mam dwie takie sugestie, takie organizacyjne na statku, żeby pierwsze umieszczamy to na tym, umieszczamy ich legowiska na dziobie, żeby wiatr nie zawiewał na wszystkich zapachów, a po drugie spróbujemy z lif ogarnąć, żeby po prostu zrobić taki otwarty taras dla nich, żeby to nie było tak, żeby to nie było... Właśnie mówię, że są na dole, tylko chcę tam na dole zrobić takie przestronne, wiesz, że nie jest lita drewniana ściana, tylko są wysuwane do góry takie te okna i żeby to było takie półotwarte. Żeby po prostu miały przewiewnie, no dobra, okej, będziemy trochę wolniej lecieć, ale jakby coś trzeba było przyspieszyć, no to mu zawsze można opuścić. A to nie rozszczelni statku, że tak powiem? To nie jest okręt kosmiczny. No właśnie. Nie wiem, ale czy lecąc chcecie ingerować w materię statku? Może jak wylądujemy na wyspie, to zaczniecie eksperymenty. Ale... Powiedziała Wiana nigdy. Powiedziałaby too late. No, a poza tym Liv już podobno rzecz robiła, jak ten statek... On niby był przycumowany, ale on cały czas latał. Był w powietrzu i w podobne rzeczy robiła, więc... Ej, to jak się umawiamy, to ja odbijam i lecę na tą wyspę tak. Po Bernarda i tak, się tak, a w tym czasie Liv i Vidal mogą się zajmować inżynierią. Z pomocą Adele zresztą. I w Lawiosach, który zrobisz taki hangar. Tak, i w Lawiosach, który w razie czego może wezwać Garudę, żeby złapała statek. Tak, to ma sens. No kurczę, taki hangar, no bo na pokładzie zrobi się w końcu ciasno zaraz. Jak jeszcze smok przyleci. Ale smok też raczej nie będzie... Smoki też nie specjalnie. Znaczy smoki się zgadzają na to, żeby być ten, ale po pierwsze smok się będzie bardzo źle czuł wśród plepsu, czyli czekobosów. A po drugie, smoki też mogą całymi dniami lecieć bez odpoczynku i nawet spać w locie. A czy dorównują prędkością, czy będą nas opóźniać? Znaczy nie, serio pytam, jakie to jest rozłożenie. I Fafik i smok są w stanie dotrzymać prędkości. Okej, spoko. W sumie nie wiem jak z gryfami, także ten... Gryf jest nieco wolniejszy, ale prawdopodobnie też nie miał problemów, ponieważ okręty po prostu nie są bardzo szybkie. Ich przewagą okay. Jest to, że są bardzo ładowne. Znaczy, że mamy 20% mocy silnika? 30. 30, nice. No nadal podkręciła. No. Ej, ale to i tak jest w tej chwili jeden z lepszych okrętów, nie? W sensie, bo nigdy nie rozróżniam, dziób jest z tyłu czy z przodu? Dziób z przodu. Kurwa z tyłu. To zrób tą dziurę od tyłu. Żeby nie było później i wiecie, powietrze tylko na dupie. No, ogólnie, żeby tak, wasz okręt pierdział czekobosem. No. No ale zobacz, ale jak będzie z tyłu, to będzie wiało, jak będzie wiatr wiało nam w plecy, to będzie wiało na cały okręt, tak czy siak. My przemieszczając się...
Tak, a z drugiej strony ten, to tak, też. Wydaje ale mi się, że... mam wrażenie, że... To co mówisz, że z tyłu będzie mniej? Tak, to będzie... Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Yeah. O, zanim wyruszę, to siadam z Adel i konstruujemy jakiś taki techniczny rysunek o opływu wiatru i fizyka, matematyka. I przedstawiam to Vidalowi. Okej, okay, takie rzeczy Adel zupełnie spokojnie może kojarzyć, jak podstawy aerodynamiki. Super. I co? I nawet nazywa to podstawami aerodynamiki. Rozumiem, że Wiana nie ma takiej wiedzy, tak? No, technicznie może mieć. Aha. A nawet jeżeli nie miała tak szczegółowej jak Adel, to w tej chwili już ma. I Adel się zgadza ze mną w tym, że lepiej jest robić w biurę? Tak. Mniejsza ingerencja w aerodynamikę bryły. Słyszysz, Vidal? Ej, naukowiec się zgadza. Dobra, leć. Adel jest bardzo dumna z siebie w momencie. O. Dobra, leć już po chłopaka. Leca. Ja się w ogóle chcę przebrać jakoś tak, żeby wyglądać. Tak. Żeby nie wyglądać jak Wiana, która już była na tej wyspie. Dobra. A to co jest już siostra tego ziomka, który miał tutaj zajebisty pojedynek? Pewnie nadal o tym mówią. No na tym etapie to być może już zlecieli kolesie, co jeszcze nie słyszeli, że był w tym. W dużym, w stolicy już. Myślę, że mogli. No. I szukają Vidala, żeby też pojedynek z nim. Okej, to Wiana w takim razie. Jak zbliżasz się do wyspy, a widzisz krążący nad nią charakterystyczny czarny kształt. W ogóle na ile mi się udaje, jak z Fafikiem lecimy, to... Bardzo delikatnie chcę próbować robienie tego, co robią jeźdźcy smoków, czyli opływanie go, żeby szybciej lecieć. W sensie, no, trenowaliśmy coś sobie i takie treningi. Czy się zgrywamy z Fafikiem, czy jeszcze daleko do tego? I ile razy spadłam z niego? Spaść z niego raczej nie spadłaś na temat... Tak. To są na marginesie zupełnie, ale też jak próbujesz tworzyć takie tunele, żeby szybciej latać, to strasznie go wytrącasz z rytmu, ponieważ on nie do końca wie, co się dzieje. Aha. Być może z czasem się przyzwyczai, ale na razie jeszcze nie do końca wam to wychodzi. Nauczymy się tego. Będzie dobrze, Fafuś. Czujesz, że jest może, że jak parę razy tak spróbowałeś, to się zestresował, biedny. O, klepię go po jego kolorowej główce. No dobra, to tak czy siak. Widzisz czarny kształt charakterystyczny kręcący się nad wyspą? Nawet z tej odległości wyczuwasz głębokie te pokłady zniecierpliwienia. Mieliście jakby wcześniej się wynieść. A rzeczywiście, dzień wcześniej mieliśmy lecieć, nie? No. A. No uderzyło w kalendarz. Wiatr. Tym razem w kalendarz, bo rzeczywiście mam zjebało plany czasowe, ramy czasowe. No dobra, co robisz? W tej samej knajpie z ostatnio. W sumie to staram się wylądować gdzieś kompletnie, aha, bo jest port, nie? Mhm. To no... Ląduję... Ale... Nie, ogólnie rzecz biorąc widzisz, jak się zbliżasz, że... Znaczy, masz podejrzenie, że to konkretnie Bernard lata na smoku i was wypatruje. Aha, tylko, że nie spodziewa się jednego... Nie spodziewa się jednego klauna na kolorowym wężu. O, to podlatuję i zacznę. Albo kurde, w sumie jak to zrobić? Spadaj, czekam na kogoś.
Nie wiem, co sprzedajesz, ale nie jestem zainteresowany. No, no to podlatuję i próbuję latać tak jakby synchronicznie razem z nim w tym kuku, jak latałem. Sprawy kościoła, wypierdalaj. Tak, mniej więcej coś takiego, że się odwraca, przelotnie tylko na ciebie patrzy i głośno krzyczy coś w rodzaju nie wiem, co sprzedajesz, ale nie jestem zainteresowany. Powiedz, że gardło sobie podrzynasz. Nie, raczej myślałam... Robię takie pchnięcie w jego stronę powietrzem, takie poke-poke. I krzyczę, ej, to ja, nie wiem, ściągam kaptur, czy co tam mam założonego. Ja, wiesz co, to jak on czuje to połk powietrzem, to w jego rękach błyskawicznie pojawia się jego włócznia, zawraca w twoim kierunku i widzi, że to ty. więc jest takie kombo między zimnym gniewem, przeradzającym się w ulgę, przeradzającym się w irytację. Co zajęło wam tyle czasu? Gdzie jest reszta? I co to jest? I dlaczego jesteś tak ubrana? Faf, za dużo pytań. Dobra, zbieraj mail i w sumie nawet nie będę lądować. Dobra, on kiwa głową i mówi, że jest trochę problem z tym. Z zbieraniem mail? Ukradnie? Aha. Na szczęście nie, ale wiesz co, może lepiej wylądujmy i ci pokażę. No, no. Dobra, tylko tak, żeby nikt nie powiązał mnie z Fafikiem, z Bernardem. W sensie może ląduję na całkiem innym miejscu i spotykam się. Dobra, spoko. No okej, okay. To Bernard... Jeszcze bardziej zniecierpliwiony niż był dotąd, czeka na ciebie przy jakiejś. Przy wejściu do. Chyba nawet tej samej karczmy. No ej, coś cię takie spięty. Wiesz, na przykład dlatego, że przez miasto od kilku dni przewija się dosłownie cyrk. Swoją drogą pasowałabyś w tym przebraniu. Różnych kolesi, którzy chcą się pojedynkować z widelem Lasoberbia. Ale chyba nie powiązali go z tobą, nie? Nie, ale sam fakt, że siedząc w tej karczmie słyszę jego imię 10 razy na dzień jest irytujący. Chuj ci w dupę. Prawie jakby siedział koło Widala, no. Tak, zwłaszcza, że każdy z tych kretynów wygląda prawie jak on. W sensie... Gładza się po policzku. głupkowaty wyraz twarzy, uśmiech kretyna, szabelka przy boku i niektórym brakuje piórka w kapeluszu, ale niektórzy już mają. Naprawdę? To musimy kupić jakiś nowy strój Widalowi, żeby... chociaż z drugiej strony łatwiej się wmieszać w tłum przez to jest nawet cwanem. Dobra, tak czy siak, chodźmy. Bernard, prowadzi cię do pokoju na piętrze karczmy, który, tak, zasłony w ognie są bardzo mocno zaciągnięte. Jest ciemno, panuje w pokoju półmrok. Melisandra leży na łóżku, wygląda bardzo blado, ma mokrą szmatkę na czole. Co się stało? Od w zasadzie wczorajszego poranka jest chora, chyba. Źle się czuje, boli ją głowa. Źle znosi światło. Czekaj, out of character, wczorajszy poranek to jest wtedy, kiedy ona zrobiła to boom i oni wylecieli, tak? Tak. A coś się działo? Miała jakieś emanacje mocy dookoła siebie? Czy na przykład rozbiła... On kręci głową, nic takiego nie widziałem.
Bo wiesz, że ona też ma dostęp do magii, tak jak Flavius? Co? A, no popatrz. Wygadałam. A może tak sobie wyobrażam teraz, jakie dwóch tych magów burzy, czyli takie first level, stoi i patrzy na tego 50 poziom, który płonie w swojej magii i nie wiedzą, co zrobić. Tak. God damn it. Hal, smoczek poleciał. Już. A Maruszek się znowu denerwuje. Mierzycie jakoś do sensu, jak daleko leci tam smoczek, czy jeszcze nie prowadzicie statystyki? Raz poleciał bardzo. Polacy. Ogólnie Arturek ma coraz większe umiejętności pod tym względem. Ciekawe, kiedy tak po prostu ci w między oczy. Czekam na to, szczerze mówiąc. Na razie można dostać co najwyżej shitshotem od niego. Shitshotem. Paweł. Ale to chyba pamiętam, że bracia póki co. Albo z dynki, no to jak już opowiadałem wczoraj. Mały Job. Jestem małym Jobem, tak? Artuku, jestem małym Jobem? A to chyba jego bardziej boli niż ciebie, nie? W sensie, tak. Główka jest mała. Tak. Ale twarda. Ale go to nie powstrzymuje. Tak, jest twarda. Jak dobrze przywali w zęby, na przykład to czuć. Tato, dlaczego nie masz zęba? Ale mam ciebie. Dokładnie. Zabawne, że pytasz. Dokładnie. Czemu jestem niezadowolony? Tatuś jest za głośny, czy o co chodzi? Za dużo gada? No, czkaweczki znowu. Czkaweczki znowu dostałem. Gdzie znowu zrzuciłeś tego smoka? No dobra, tym razem na szczęście nie na ziemi. Ojoj, już się wylewamy. To dlatego byłem niezadowolony. Się zbierało na wylew. Tak? Zebrało mi się na wylew i mam czkawkę teraz? Opa. Dobra. No to co robisz, Wiana? Tak patrzę na Mel, patrzę na Bernarda. No nie możemy jej tu zostawić. W sumie na statku Liv i Flavius będą mogli jej bardziej pomóc, niż jak tutaj jest zamknięta. A właśnie, mamy statek. To była ta niespodzianka. Co? Co się działo przez ten jeden dzień, który mieliście opóźnienia? Nie uwierzysz, ale bardzo dużo się działo. Począwszy od wielkich... On tak wzruszył ramionami. W sumie to zdążyłem się przyzwyczaić. Haha. A, jeszcze walczyliśmy z elitarnymi rycerzami kościoła. Z kim? My znaliśmy ich imiona? Poznaliśmy je? Tak, były wspomniane. No to mówię mu. Z nią i z nim. Z nią i z nim. Czekaj, zaraz znajdę, jak się nazywali. Mam ich gdzieś na pewno. Albo nie mam. Muszę mieć. Jak nie tu, to tu. Na pewno byli na tej liście inicjatywy. To swoją, masz rację. Chyba, że już się skasowały. Lafrenia i Plakus. No, to mówię. Lafrenia i Plakus zaatakowali nas po tym, jak pomogliśmy bractwu pokonać sztylety. Spaciliśmy sobie. No, szczegóły. W każdym razie żyjemy, mamy statek. Ja mam. Oj, mamy smoka. A, znaczy. Nieważne. Zaczynam oporządzać. On tak lekko zaniepokojony. Jakiej płci? Bo to ważne, jak dwa smoki są w jednym miejscu. Nie takiego smoka, jak ta twoja jaszczurka, tylko... Co masz na myśli, moja jaszczurka? To jest smok! Och, Bernard, to bardzo długa historia. Jeden dzień. Ale mam cały zeszedł notatek.
I... O, a w ogóle pamiętasz jak... A, nie pamiętasz. Twoja przeszywana siostra jest teraz geniuszem i mechanikiem. Przeszywana, jak się mówi na Stepsister? Przyrodnia? Przyrodnia, o. Kiedy to się stało? Jakieś 3 tygodnie temu. Na... A nie było ci wtedy z nami, prawda? Nie było. To... Wtedy jeszcze nie. O, sama ci opowie, nie będę wszystkiego tutaj... No, dobrze, w takim razie on delikatnie próbuje obudzić Melisandrę, która odpowiada mu tylko jękiem. Po czym mówi jej cicho, bardzo miękkim głosem, że weźmie ją teraz na ręce i że musimy no, kontynuować podróż i że są tu, że zabierze ją do Liv i Flaviusa i może oni będą mogli pomóc. A ja bym chciała sprawdzić, tak jak wcześniej... W sensie już leczyłam parę osób, nie? Czy mogę magią tak jakby zbadać jej ciało, czy to tak jak podejrzewam jest choroba w przyczynach magicznych, czy po prostu ma gorączkę i walczy? Dotąd leczyłaś ludzi z ran i to jest bardzo technicznie proste. Natomiast... Może bym wyczułam magię, czy coś takiego, nie? Żebym coś tam... Tak, myślę, że wyczułasz od niej jej silne pokłady magii. No to stanowczo musimy Flaviusa, dostarczyć ją do Flaviusa. W ogóle wiążę jej przypaskę na oczach, jeśli ma światło wstręt, to... No dobra, spoko. Macie jakieś rzeczy, żeby wziąć? Bernard zarzuca sobie torbę na ramię i idziemy. Przy okazji, ten wąż to jest Fafik. Przedstawiałem ci już go? Jest bardzo inteligentny. Nie. Na pewno. Pozbyłam się takiej uczni. No dobra, to tak, w międzyczasie Flavius wspominał, że chciał odwiedzić Tierę. A no takie zajrzenie, czy... Tiera? Tak, do jej kajuty. Kotek, jesteś tam? Tak, jestem. Flavius odwiedza Tierę. Tak, no. Przepraszam, mało krzyczy. Mogę wejść? Oczywiście. No tak, wchodzę do środka. No widzę, że już jakby jest przy... Wszystko okej? Lepiej? Dobra, mogę prosić o 5 minut przerwy, żeby go uspokoić? Spoko. Może się uda przez parę minut? Możemy nawet zrobić minimalnie dłuższą przerwę? 5 minut i pingniecie, jak będzie już ten... Możemy zrobić peace breaka, tak naprawdę. No. Można by.